Siemanko, jestem Lucek, witam was na pierwszym odcinku z pełnej wersji The Crew 2. Tak jest! I właśnie jestem na etapie wyboru sobie pierwszego samolotu, ponieważ mam przepustkę sezonową, czyli wersję Gold The Crew 2, no to mogę sobie odebrać Spitfire MK9. Brakuje mu tu jakiegoś uzbrojenia, szczerze mówiąc. No ale jest to... Kurde, ile? 1470 koni mechanicznych. Jest Spitfire, tutaj się go wybiera. Tylko nie ma pokazanej prędkości maksymalnej. Trzeba będzie ją chyba dopiero ustalić, jak myślicie? Huhuhu. Także jest, to jest z przepustki sezonowej. Więc musimy ustalić jego prędkość maksymalną. Według statystyki ponoć ciężko nim się manewruje. Ale zobaczmy, ile osiąga. No tak przeciętnie samoloty osiągają tutaj po około 400 km na godzinę. Czy ten będzie jakiś super szybki? No mocy ma bardzo dużo. Na razie lecimy sobie 200. No właśnie, bo tutaj też można ulepszać sobie te wszystkie latawce. Okej. Ale powiem wam, że w manewrowaniu jest trudniejszy niż ten... Taki cięższy się wydaje niż ten... samolot podstawowy, początkowy. Zrobimy... No dobra. Serio? Nowych followersów dostałem. Więc to jest to. To jest jeden samolot. Tutaj jest jakiś ziomek, ale... Czekajcie, czy ja go mogę też wziąć? Co? Prędkość maksymalna... Prawie 700 km na godzinę. Dlaczego ja nie mogę nim latać? Oh my god. Poziom wyczynowości mam chyba za niski. Muszę mieć 270 punktów, aby go odblokować. Ale zobaczcie, ład. To jest chyba mój już samolot. Ale 600? Będziemy mogli latać takimi szybkimi samolotami? No dobra. A to co to za ziomek? Poziom wyczynowości. Dobra, to jest to. Tu mamy jakiegoś... What? Jakiegoś łotra mam. Co? Ja mam już monster trucki? Wow. Mam dwa monster... No nie, no. Mój ulubiony monster truck z jedynki. Okej. Okay. Jest Focus RS. Jest F-150 Raptor Race Truck. To jest taki chyba Dakarowiec bardziej. Jezu, motocykl mam. Co ja? Ferrari mam? No nieźle, RX-7. Driftowe chyba. Kurde, ale wiecie, trzeba sobie chyba odblokować. Bo tu jest katalog. Katalog to jest jedna rzecz, a tutaj są... to są wszystkie moje samochody? Aż nie mogę w to uwierzyć. Czy samochody pojazdy? Wow! Szczerze mówiąc, nie patrzyłem wszystkich pojazdów z tego Gold Packa. Jest M2. I nie wiem, co tutaj się dostaje. Chciałem się zaskoczyć. Trochę zaskoczony jestem. Nie powiem, że nie. Okej, okay. Wybierzmy sobie tę motorówkę. Patrz. One są bardzo zwrotne. Spoko to wygląda. No i możemy sobie... W końcu mogę przechodzić The Crew 2, tak jak mi się podoba. Nie będę nie mam tej świadomości, że zaraz będę musiał robić wszystko od nowa. Ej, czemu mam tego ziomeczka? A ja bym chciał, żeby moim podstawowym samolotem był tamten. Ten Spitfire. A tu co? To mi się to nie podoba. Dawaj mi mojego Spitfire'a. O. No, ale nie wiem, czemu mi się tak zmienia. Będę musiał sobie jeszcze to wszystko obczaić, bo to jest dla mnie ciągle jeszcze nowa gra. Ale w Spitfire'ze też mam nitro. Oj, zobaczcie, wysuwa się podwozie w momencie, kiedy zbliżamy się do podłoża, żeby sobie móc wylądować. To jest właśnie fajne. Tylko zastanawia mnie, jak to jest w The Crew podróżować z prędkością prawie 700 km na godzinę. Nie, jak to mamy ten taki samolot turbośmigłowy? Kurde, jestem ciekawy bardzo. No i co, Spitfire? Zobaczmy sobie w środku, kokpit. Druga wojna światowa, shit.
Fajnie to wygląda. Tu mamy lusterka, zobaczcie, wsteczne. Okej. Okay. I cyk. No dobra, to sobie obadaliśmy. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Tego wziomka bym chciał przetestować. A mam monster trucka. Zobaczmy te monstery, kurde. Ja pierdziu. A właśnie, sprawdźmy jedną rzecz. Pewnie się zawiodę. Ale zastanawiam się, jak się monsterami jeździ po samochodach. W Dekru 1 po prostu się odbijały, nie? A teraz? O shit, poprawili to! Ha! Wcześniej jak się najechało na te, na samochody, najeżdżało, to one się odbijały, tak jakby się mieli zderzak, nie? A teraz rzeczywiście da się po nich jeździć. Także fajnie, że to naprawili, że to zmienili, bo to naprawdę kuło w oczy. Taki wielki samochód, nie? Takie wielkie koła, a nie możemy nawet przejechać przez żadnego trafika. Spoko. Whip. A też wypadałoby, żeby można było na nich wyskakiwać, nie? No bo tutaj, zobaczcie, mamy... Aha, w sumie tam mamy taką jakąś ośkę czy coś. Więc teoretycznie powinien się od tego odbić, ale wjechać... Też się da, także bardzo spoko. I fajnie się ten monster zachowuje. W ogóle tutaj też można robić różne backflipy. Może... Właśnie nie wiem, gdzie mam teraz dostęp w świecie do takich jakichś skoczni. Chyba tam, gdzie sobie coś odblokowałem w świat, bo teleportować wszędzie się jeszcze chyba nie mogę. Możemy ustawić znacznik. Ogólnie wszędzie, w każdej chwili możemy sobie pojechać. O, nawet tutaj mam chatę. A, no to mamy po dwóch, z dwóch końców świata, jakby haciente. Kwatera freestylu? No, okej. Okay. Zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. W końcu cieszę się, że wszystko tutaj możemy sobie odblokowywać dla siebie. Mogę sobie odblokowywać dla siebie. Czy ja mogę to przetestować? Oczywiście, już. Czy ja mam ustawione kilometry na godzinę? Czemu tam było, że prędkość maksymalna to jest 600, a ja lecę 200? Może po ulepszeniu będzie leciał te 600 km na godzinę? Zobaczmy w środku. O ty mordę. Poważny myśliwiec, nie? Spoko, że możemy to przetestować. I... Chyba może dziobem w dół będziemy mogli 600 na godzinę lecieć, co? A nie, też tam zatrzymuje się przy 300. No moim zdaniem trochę słabo, nie? Może będzie można rzeczywiście te samoloty na tyle ulepszać, że będziemy mogli latać z taką ogromną prędkością, ale... Coś mi się nie chce w to wierzyć. O, tutaj też mamy takie wysuwane podwozie. Spoko. Ja sobie to będę wszystko testował, to jest takie, wiecie, pierwsze odpalenie pełnej wersji. No dobra, tu jest kwatera freestylu, coś tutaj możemy zrobić. Kill the crew, jaki nick. Tak sobie trzeba tu pochodzić może. I popatrzeć, jest poduszkowiec, czy możemy go spróbować? Przetestuj, what? Jedyne, na co mógłbym narzekać w The Crew 2, to jest właśnie fizyka wody. Oglądaliście mój odcinek, gdzie z Tamy wyskakiwałem łodzią do wody. No i to wyglądało dziwnie, kojarzycie ten moment, prawda? Ale też mamy tu nitro. No mi się właśnie podoba, że w każdym pojeździe mamy tu nitro. Tak powinno być w każdej grze, kurde. Możemy sobie na ląd chyba też wyjechać w każdej chwili, nie? Także mamy dostęp do różnych rodzajów pojazdów, bo tak, w każdej chwili możemy sobie poduszkowcem, cyk, hovercraft. Bardzo spoko. Byłem w tym centrum freestylu, ale powiem wam, że jeszcze wszystko dla mnie jest tu tajemnicą. Będę musiał sobie ogarnąć, ale chyba ogólnie chodzi o to, żeby po prostu zrobić wszystkie wyścigi dookoła. Wszystkie eventy, jakie mamy do roboty, a potem pokonujemy rywala i zdobywamy jego pojazd. Można też zdobyć śmigłowiec. Jestem bardzo ciekawy, jak tym śmigłowcem będzie się latać. Na obecną chwilę śmigam sobie monster truckiem, monsterem po kurde górach.
I zdecydowanie się fajniej prowadzi to wszystko. Widać, że to zawieszenie działa i nie zatapia się to jakoś tak sztucznie jak w The Crew 1 w podłoże. Jest naprawdę bardzo fajne. Mam tą w końcu świadomość, że wszystko cokolwiek zrobię w tej grze zostanie zapisane, a nie zniknie po skończeniu bety. Bardzo się cieszę, że tak mogę sobie już spokojnie grać. Co mi bardzo przeszkadzało, jak wcześniej sobie grałem, dlatego nie chciałem zbytnio przechodzić tego wszystkiego w otwartych betach czy zamkniętych betach, wersjach przedpremierowych i tak dalej. Co? Leżałem na boku i samochód tak po prostu się odbił. What? Ej, zobaczcie, tutaj się zaznaczyły jakieś rzeczy. Aho! Zobaczcie, to tak w randomowym miejscu po prostu się coś zaznaczyło, co ja sobie zrobiłem. Tu jakiś skok. Tak, i to jest mój rekord aktualny i ktoś może tu przyjechać i to pokonać, albo ja mogę to pokonać. Ciekawe, nie? Bardzo ciekawie to wygląda. Jeszcze możemy sobie coś tutaj porobić. To jest jakiś drift. Też mi się to zaznaczyło. No! Wow. Wyróżniony wśród znajomych. No tak, bo ja jest, gram w wersji przedpremierowej teraz, w sensie pre-order, ktoś sobie kupił to ma, nie? Ty, zobacz, pogoda się zmienia do... A? Tutaj chyba są zmienne warunki pogodowe, sezony. I ja pamiętam, że właśnie jak grałem na pokazach i tak chciałem sobie zrobić porównanie Laguna Seca w The Crew 1 i Laguna Seca w The Crew 2. I w pewnym momencie zaczął padać śnieg i mi zasypało cały tor. I nie mogłem zrobić takiego fajnego porównania, bo w The Crew 1 nie mamy w ogóle śniegu, nie? Na tym torze. Okej, okay, teraz mnie nie odbiło tak śmiesznie, tylko mnie po prostu jakby zmieniło, nie? Dobra, pyk i samolot. Muszę sobie wybrać tylko samolot jeszcze domyślny jakoś. Chyba, że to się robi gdzieś tutaj. Dodaj do ulubionych. Okej, okay, zobaczmy co się stanie. Ulubiony pojazd typu powietrze. Aha, dobra, kapuję. Ulubiony pojazd. Aha, to jest teraz mój ulubiony. A mogę sobie dodać na przykład tego. Pyk. I teraz jak zmienię sobie na tego ziomeczka, to mi się pojawi. A, więc to tak działa. No dobra, i teraz tu zmienia sobie na Spitfire'a, tak? Tak miejsce na przełączenie. Okej, okay. Działa to bardzo fajnie. Jak na razie wszystko intuicyjnie. Ale czekaj, bo ja chcę do tego fokusa wrócić. On tu fajnie... On tu fajnie cisnął. Jakiś dobry jest ziomeczek. On jest chyba taki... To jest chyba taka rajdowa wersja. Ja nie wiem jak się tu światła włącza, bym chciał. Zobaczmy. Uuu. No raczej taka nie rajdowa. Bardziej taka shooterowa. Po prostu, nie? Pięknie, ty, ale z jaka mgła. O, nie mogę się przełączyć. A, widzicie, teraz nie wszędzie można. O kurde, ale będzie zabawa teraz. Masakra. Nie wiem, co zrobić najpierw. Tam są gracze. I teraz tak, to są prawdziwi gracze. Jak grałem sobie na Xboxie One, w The Crew teraz też na tej wersji przedpremierowej, to miałem taką opcję, że ponieważ nie mam abonamentu Xbox Live kupionego albo aktywnego prawdopodobnie, to i tak wyświetlali mi się inni gracze. I zastanawiam się, czy właśnie The Crew 2 nie jest poza abonamentem, tak chyba samo jak Battlefield, nie? Battlefield chyba też jest poza abonamentem Xbox Live. To nie, abonament w ogóle powinien być zlikwidowany, co? Kurde, na konsolach. Ale myślę, że jeszcze to tak szybko nie nastąpi. Ty, zobacz, tutaj mamy jakieś wyzwanie. Musimy przelecieć. I co zrobić? Coś musimy zrobić, jakieś akrobacje. Zobaczmy. Uuu. Okej. Okay. Tutaj musimy tak, skrzydło do dołu. No powiem wam, że ten Spitfire nie jest jakiś fantastyczny. W sensie myślałem, że on szybszy to będzie. A tu co? Ludzki, jak to tak? Dobra, teraz sobie tu. Udało się, cel osiągnięty. Czyli musimy tutaj po prostu ustawić sobie. Oj, chyba nie w tą stronę. Chociaż zaliczyłem bramkę. Widzicie, tu po odpowiednim kącie musimy. Okej, osie. Ciężko jest. Okej, tutaj musimy tak. I.
Udało się, czyli dostajemy więcej punktów, jeśli w odpowiedni sposób przelecimy daną bramkę. Czy się da przelecieć? Uwaga, uwaga, spróbuję. Chyba dałoby się, tylko muszę dobrze wcelować. Udało się. Skrzynia biegów. Będę trzymał się w formacji? Aha, czyli jak będę latał tu z ekipą i będę trzymał się w formacji, to szybciej zarobimy fanów, a to znaczy, że będziemy mogli... O, czekaj, tutaj leci sobie jakiś... Albo jest jakiś ziomek? Nie wiem, co on tu robi. Co on robi? W powietrzu wisi? O! Chyba wisiał w powietrzu, bo ma jakieś tam menu otwarte albo coś takiego. Albo na przykład mapę sobie otworzył. Tak samo było przecież w Decru 1. Jak ktoś sobie mapę otwierał, to się pojawiał w jednym miejscu. Ewentualnie tutaj można sobie chyba też edytor wideo jakoś odpalić. Edytor zdjęć. Zaraz, tutaj mamy tak. Tu są jeszcze opcje, są ustawienia gry. To wam pokazywałem chyba już, czy nie? Tu możemy sobie... O właśnie, sprawdźmy, czy możemy kąt ustawić. Pole widzenia w systemie... Aha, to trzy monitorowe. Nie, tutaj nie możemy tego zrobić. Tutaj są dźwięki. Ja muzykę wyłączyłem, dlatego że prawa autorskie i nie chcę, żeby były jakieś tam problemy. Mówiliście właśnie, bo ja tak narzekam na to prowadzenie podczas driftowania. Ja tak driftowałem tymi pojazdami i mi tak nie bardzo dopasowało, ale wszyscy mówicie, że driftowanie w The Crew jest zajebiste. No i właśnie mówiliście, że trzeba tam troszeczkę w ustawieniach pogrzebać i wtedy jest fajnie. Więc ja sobie to na pewno potestuję i sprawdzę, bo na pierwsze ustawienia, pierwszy pojazd, jaki miałem, Mazda RX-7, naprawdę mi się to nie podobało i nie mogłem ogarnąć tego latania. Na obecną chwilę naprawdę nie wiem, kurde, w co ręce włożyć. Więc może weźmy sobie jakiś tam wyścig. Chciałem pokazać wam troszeczkę tej zawartości premium, czy tam gold. No i wygląda ona całkiem spoko. Tutaj mamy wyścigi, te standardowe pierwsze. A tu mamy akrobację. Zobaczmy sobie. Podróż. I zróbmy. Zobaczymy, czy uda mi się Spitfire'em je zrobić, ale one chyba nie są jakoś super trudne, co? Możemy, czekaj, bo możemy sobie zrobić tutaj... Jak tu... A, nie mogłem wybrać poziomu trudnego. No dobra. Obszar startowy. I wiecie, po każdej skończonej takiej akrobacji, w ogóle jakimś evencie, dostaję części do pojazdu. No i jestem ciekawy, jak będzie latał najlepiej ulepszony na przykład samolot, nie? Okej. Okay. Pionowo w górę. O, teraz mamy pion. Tak zwana świeca, tak? Beczka sterowana. Ale zobacz, jak wolno ten Spitfire z beczką. O, chyba aż tak super zwrotny to nie jest. Beczka i pętla jeszcze nas czeka. Okej, okay, i pętelka. Nie wiem, czy nie... Chyba krzywo trochę. Uwaga. No, trochę krzywo mi wyszło. Okej... Okay. I? Dobra, poszło. You're playing it too safe. Take more chances. Fly closer to the ground. You don't have to if you don't want to. She's just daring you to see what you got. What you got? Dobra, spróbujmy. Teraz mamy freestyle. Take chances. A spróbujmy do... lot koszący. Lot kuszący. Touch and go, tak zwany, czyli będziemy musieli dotknąć ziemi i odlecieć. Raz. Dwa. Okej, okay. Beczka sterowana. I dziwnie tym Spitfire, naprawdę. Okej, okay, udało się. No i co dalej? Serio? Low altitude i upside down. Nie ma problemu. Pod wodzie nam się wysuwa. Ej, ciężko ten Spitfire, ja go pierdzielę. No jest jakiś... Okej, do góry. Nitro. Ciężko to jest Spitfire'em, kurde.
Mam nadzieję, że jakoś Google lepszymy i będzie lepszy. Czekaj, bo to nie jest świeca. Coś mi tu nie wychodzi ta świeca. O, jest. Teraz działa. Cyk. I... jest. Beczka sterowana. No raz i... aha, tu trzy musimy zrobić. Odwrócona pętla zaraz będzie. To się chyba fajnie robi z ekipą, nie? Tego typu rzeczy. Teraz w dół. O, koniec. Robimy to na czas i musimy jak najwięcej punktów zdobyć. Elegancko. No dobra. The loot consists of parts you can use to upgrade your rides, so keep bringing it in. The best way to explain what we do is this. Our pilots are crazy good, but sometimes they act like a bunch of snot-nosed brats. Uh-huh. The kind of people who throw a party in a... While Grumpy here is giving you his version, let me give you mine. Okay. Są szaleni i tyle, nie? Green loot, but other colored loot has even cooler stuff. Aha. Czy ja właśnie spadam? Dlaczego ja spadam? Zwiększmy ciąg. No dobra. Czyli tak. Zrobiliśmy sobie nasz pojazd. Osiągi, właśnie. Co my tu możemy zrobić? Więc polepszamy troszeczkę osiągi i co nam się dzieje? Teraz pokazuje nam się prędkość maksymalna. Czyli wzrasta nam to. I to trochę nam wzrasta, niedużo. Tutaj nic nie mamy. Jak się pokazują te części, które mamy nowe? Tutaj chyba. Tu nam trochę wzrośnie, niedużo, ale zawsze coś, nie? Prędkość przelotowa. No i to tyle, to są części do... aha, tutaj coś jeszcze mamy. Prędkość przelotowa nam spadnie, jeśli to zainstalujemy. Ale tych części jest znacznie więcej niż tutaj. Weźmy sobie na przykład... Focusa. Czy coś tutaj mamy do wymiany? Nie. Bo żeśmy żadnych wyścigów... ja żadnych wyścigów jeszcze nie robiłem. Dla łodzi, dla samolotu. To jest też tak, że te części mogą być wymieniane między pojazdami, zdaje się. Czyli jak wyciągnę sobie części z tego, albo wezmę sobie tą część, to chyba będę mógł wziąć do innego samolotu. Możemy to sprawdzić. Tu mamy osiągi. Tak, zobaczcie. Jest ta część dostępna. Poziom czynności tego pojazdu. Za niski. Co? A to ciekawe. A, czekaj, ja tu. Osiągi. Poziom wyczynowości. Za niski tam był. A, czyli te części muszą być jakieś hardkorowe. Wydaje mi się, że ten samolot będzie dobry do wyścigów, a ten będzie dobry do akrobacji. Nie? To chyba o to tu chodzi, bo rzeczywiście ten Spitfire jest bardzo ciężki. Do akrobacji, a ten jest, kurczę... taki ciekawszy, nie? Także ja jeszcze sobie to będę wszystko odkrywał. Na tą chwilę, no cóż, zapraszam was do The Crew 2, wersja przedpremierowa, już pełna wersja i działa to fantastycznie. Także trzymajcie się, do następnego razu, pa pa.